Azja Express 3. Bardzo miło mi was widzieć. Iza, Paula. Ja wiem, że to było wasze wspólne marzenie, żeby wystąpić w tym programie. No ale wiecie, marzenia są po to, żeby o nich myśleć, a jak już przyszedł Iza ten moment, że Paula do ciebie zadzwoniła, Jezu, jedziemy, to jaka była twoja pierwsza reakcja? 5 sekund czy 5 dni, żeby się zgodzić? Tak, naprawdę. To Paulina mi napisała SMS-a koło północy. Więc pomyślałam sobie... północy to było? Tak, więc pomyślałam sobie, że to pewnie jakiś żart jest. No i że na spokojnie dzwonimy się. Następnego dnia znowu jakoś nie mogłyśmy się dzwonić. Tak mówię, dobra, to pewnie jeszcze jest tak w powijakach, pewnie to nie jest pewne. No i wyszło na to, że dopiero taką, tak potwierdziłyśmy sobie, nie wiem, po 2 tygodniach od tego SMS-a. Tak, bo wiesz co, znaczy ja dla mnie, ja nie rzucam słów na wiatr. Jeżeli ja coś mówię, piszę, to znaczy, że to jest prawda. Jeżeli ja coś proponuję Izie, to znaczy, że ta propozycja jest propozycją... aktualną, choćby nie wiadomo, kiedy to miało się wydarzyć. Aktualną, wiesz, no, przyjaźnimy się 15 lat, znamy się ponad 18 lat, więc no Iza już zdążyła mnie poznać, że ja raczej nie jestem taką osobą, która wiesz, coś powie, a nie zrobi. Ale wiesz, bo ja też nie potwierdzała mi jeszcze produkcja, bo tam się cały czas wszystko, wiesz, dopinało, ale kiedy już wiedziałam, że musimy podpisać umowę, to Iza mówi tak, ale serio my jedziemy? Ja mówię tak, no serio jedziemy. Ale kiedyś jak oglądałyśmy z pozycji widza ten program, to ja już parę lat temu powiedziałam, że jeżeli Iza kiedykolwiek przyjdzie taka propozycja do mnie, to ja wezmę ciebie na ten program, bo Iza to jest taka osoba, z którą można konie kraść. No my się znamy naprawdę na wylot i mamy takie porozumienie bez rozmawiania, że miałyśmy takie momenty w tym programie, że widziałyśmy, jak na siebie spojrzyłyśmy, co druga myśli. To jest coś absolutnie bezcennego. Na tym polega prawdziwa przyjaźń. Tak. Ja wiem, że te pytania dzisiaj będą się pojawiać, więc ja będę pierwszy. Czy mogłabyś pojechać do tego programu z Sebastianem? I czy produkcja na przykład sugerowała, żeby też tak zrobić, bo wiesz, że para to też duże emocje. No właśnie widziałeś na załączonym obrazku, jakie emocje towarzyszą podróżowaniu w parze, w małżeństwie. Jest to bardzo trudne. Współmałżonek czy żona znacie najlepiej na wylot. I to jest zawsze ta osoba, która obrywa najbardziej, bo jest ci najbliższa. Przy niej możesz być sobą, przy niej możesz być sfrustrowany, przy niej możesz być, przy tej osobie możesz być zmęczony, zrezygnowany. Ale czego bym się bał montażu? Bo nigdy nie wiemy, jak ze wszystkich dni ktoś wybierze 2 minuty. Wiesz, tutaj mieliśmy godzinny program. Tak. 16 różnych osobowości, 16 różnych historii. Jak zmieścić? No wiesz, my to nagrywaliśmy nie godzinę. Tylko i nie dwie dni, i nie. Dokładnie. 2 dni prawie. Plus wizytówki, no to jest zdecydowanie więcej, więc to naprawdę jest bardzo ciężka praca zmontować ten materiał w 1 godzinę i pokazać każdego. I wiesz, możesz wyciąć każdego na różny sposób, ale my wróciłyśmy z tego programu z takim przeświadczeniem, że nie zrobiłyśmy tam nikomu krzywdy i jesteśmy naprawdę o siebie spokojne, jeżeli chodzi o montaż. I przede wszystkim nasza przyjaźń to przetrwała. No i o to chodzi, żeby... To duży egzamin, tak. Czy były łzy? Bo w pierwszym odcinku jeszcze widzieliśmy same radosne chwile. Państwo też prosimy oglądać, bo tam fajny finał was czeka. A czy były łzy i takie trudniejsze momenty? U nas to tak naprawdę każdego dnia były i łzy radości, i łzy wzruszenia. Nie wiem, czy wszystko będzie pokazane, ale naprawdę dużo było momentów, które po prostu łapały nas za serce. Paula, widziałem, że wzruszyłaś się podczas dzisiejszego materiału, tego pierwszego odcinka. Już to wielokrotnie ja... Ocierałaś tam tak. Ocierałam łzy. Ja po prostu kocham relacje Adasia i jego taty. To jest para, z którą bardzo byłyśmy blisko podczas tego programu. Adaś to był taki nasz trochę starszy synek, a Darek to był nasz tata i przeprowadziłyśmy z nim wiele rozmów o życiu. Już patrzył, wiesz, z perspektywy swoich 60 lat. Jest bardziej jest bardzo doświadczony i ja uwielbiam przebywać z takimi ludźmi, od których możesz się coś uczyć, coś dowiedzieć. I to było coś cudownego. To jest trudna relacja pojechać z rodzicem. Ja też powiedziałam, że ja gdybym pojechała z moim tatą albo z moją mamą, to pewnie byśmy na pierwszym, wiesz, możliwym stopie się wyeliminowali z tego programu. I tak samo by było pewnie z moim mężem, więc bardzo dobrze, że mogłyśmy nasze dzieci zostawić, wiesz, w rękach naszych mężów i to zdało egzamin.